jakby ja chciałam zapytać Państwa o... Istnieje coś takiego w muzyce, jak słynna strona Strata Kazika, na której złośliwi internauci publikują, ile już ten stracił, ten Kazik na tym, że oni ściągają... Nie złośliwi internauci, to konkretnie Rada Czajka. To był mój cudzysłów, którego nie chciałam robić rękami, bo bardzo nie lubię tego gestu. Ale tak, w każdym razie chciałam zapytać, czy my możemy... Czy Państwo możecie nam powiedzieć, jaka jest realna strata wynikająca z piractwa e-booków w Polsce? Bo pamiętam ten słynny tekst w Bibliotece Analiz, że to jest 250 milionów złotych rocznie. To są dane sprzed kilku lat zresztą, ale to też wywołało jakąś wielką dyskusję w ogóle w świecie ludzi związanych z e-bookami, że to jest, no, że te dane są trochę z kosmosu. Natomiast chciałabym zapytać, jak to jest? Czy są z kosmosu, czy nie są? Gdzie są kosmosy? Znaczy, trudno mówić o takich wartościach konkretnych, bo tego nikt nie zbada, tak? To ciężko jest zbadać dokładnie, ale może to nie jest 250, może to jest mniej. Natomiast tak czy siak, no, mamy do czynienia z, myślę, że z dużo większą częścią niż to, co jest generalnie legalne, tak? Czy legalnie te obroty, które mamy w tej chwili na rynku, gdyby to pomnożyć razy dwa, to byłby wyższy, gdyby nie raz. Tak? Myślę, że to jest druga część. Jakie macie obroty? W tej chwili rynek e-booków szacujemy na jakby cały rynek. Tak. Nie pytam o tajemnicę handlową, tylko... 55-60 milionów złotych. Tak? To jest cały rynek. Także myślę, że druga część tego rynku jest gdzieś tam w obiegu nielegalny. Tak? Ja tutaj przed spotkaniem dostałam pytanie od redaktora naczelnego PC Formatu, pana Marka Konderskiego, który pyta, może Państwo jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kto stoi za piractwem? Nie wierzę w to, że to są fani, którzy mozolnie stanowią kilkaset stron papierowego wydania dla idei. Część e-booków to wycieki z wydawnictw. Tutaj musi zajść proces zrozumienia przez pracowników, że podcinają gałąź, na której siedzą. Część to działalność sponsorowana przez właścicieli serwisów z nielegalnymi plikami. Co ważne, wiele z tych serwisów jest tak ładnie zrobionych, że niewyrobiony użytkownik ma wątpliwości, czy pliki są tam umieszczone legalnie, czy nie. Co do jakości tych darmowych rzeczy w sieci, to ja bym polemizowała, bo zazwyczaj one są fatalnej jakości. Ale co Państwo na to? Kto jest tym piratem? Znaczy ja myślę, że to są różne osoby. Ja myślę, że to też są takie osoby, które są po prostu nieświadome tego, tak? Że ktoś, kto może kupić nawet plik legalnie, on po prostu umieszcza w sieci, bo ma takie poczucie, że ten treść może po prostu dalej przekazać innym. Prawda? To mogą być osoby, które gdzieś w drukarni po prostu przekazują PDF-a, który jest odrobiony. Tych źródeł może być mnóstwo różnych, ale to myślę, że część od siebie, że właśnie z tej takiej małej świadomości, tak? że ktoś, kto udostępnia dalej, no, nie ma takiego poczucia, że to nie jest fair, tak? W stosunku do osoby, która napisała. A może to jest właśnie krok w stronę wzmocnienia kultury, że się podzielimy? Ale właśnie pytanie jest, co my rozumiemy pod słowem dzielenie się, bo tak no, w momencie, kiedy pan mi teraz poda pół swojej filiżanki kawy, to ja to uznam, że pan się mną podzielił, ale nic nie właśnie, i nie może się pan ze mną podzielić. A w momencie, kiedy korzystamy w internecie, to po prostu no, my to po prostu narzamy, a nie dzielimy, tak? To jest po prostu jakby dołączenie do tego naszego właśnie naszej jakby takiej osobistej dobroci, że my się po prostu lubimy dzielić, to tutaj no, ma wartość bardzo symboliczną. No, powinniśmy to nazwać jednak trochę inaczej, właśnie świadomie używać tego słowa. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą świadomość, o której Pan mówił przed chwilą, to akurat Legana robiła ostatnie badania, jeszcze ich nie zdążyliśmy opublikować, ale były to badania robione w małych miejscowościach i na wsiach. Podczas tych badań zadawaliśmy to grupa 3000 osób, które wypełniały ankiety i zadawaliśmy pytanie właśnie o to, co decyduje tak naprawdę i czy oni świadomie korzystają z internetu. Więc okazuje się, że no, w dzisiejszych czasach 97% ludzi ma już dostęp do internetu i posiada własny nawet sprzęt, z którego może skorzystać, natomiast 56% zupełnie tak naprawdę nie zastanawia się i nie ma pojęcia, z czego korzysta. Tak? To jest kwestia uświadamiania. To może znowu ja przez chwilę o pieniądzach. To znaczy, bo tak się składa, że w ramach wolnych lektur
licencjach, tak? Jak na przykład... Ta, której zaczęliśmy. Tak, ale na przykład rewelacyjna historia prawa autorskiego Konrada Mieścińskiego, którą też udostępniliśmy. Więc przygotowanie bardzo dobrej jakości, edycji cyfrowej, no takiej książki, tam powieści, tylko 200 stron, to jest kilka tysięcy złotych, w zależności od trudności tekstu, gdzie większość kosztów pochłania redakcja merytoryczna. Korekta, która po prostu doprowadzi tekst do stanu zgodności z językiem polskim, bo wiemy, że automaty, które rozpoznają pismo, one nie działają 100% dobrze, to jest koszt pewnie kilkuset złotych maksymalnie. Tak, stawki za korektę są bardzo niskie, bo to są stawki tak za arkusz wydawniczy, że żałosne. Pozycja pracownika intelektualnego, który zajmuje się korektą, jest bardzo słaba. Koszty samej digitalizacji są w zasadzie pomijane. To znaczy po prostu zeskanowanie książki, korzystając z obecnej technologii, to jest kwestia godziny pracy na skanerze do książek, takim ręcznym, nieautomatycznym, tak? Jeżeli korzystamy ze skanera płaskiego, przebiegowego, tak jak to korzystają ludzie po domach, tak? No to oczywiście dłużej, bo on ten. Natomiast innymi słowy mówię o tym, dlatego żeby pokazać, że ta jakby wartość pracy włożonej w przygotowanie edycji cyfrowej gotowego tekstu książki, ona jest tak naprawdę bardzo, bardzo niska. I przede wszystkim jakby też koszty związane z redakcją merytoryczną. To z punktu widzenia czytelnika, jeżeli zastanowimy się, co jest dla niego wartością, której on szuka, to on po pierwsze szuka łatwości dostępu. Tak? To powinno się znaleźć natychmiast. No. Tak? Po drugie, łatwości wykorzystania. On chciałby, żeby ten plik, który on sobie ściągnie, żeby działał w innego komórce, innego komputerze, żeby dał się wydrukować. Tak? Tutaj pod tym względem wydawcy rzucają odbiorcom kłody pod nogi i jeżeli spojrzymy poprzez wiązanie plików ze swoimi, to będzie działać, ale tylko na tej naszej aplikacji, ściągnij aplikację na Androida, ale nie na twoją wersję Androida, bo jest stara i już nie działa, mam nową wersję aplikacji i tak dalej. U was nie działa, tak? O to chodzi, że my dążymy do tego, żeby to działo wszędzie, żeby to było przygotowane dobrze. Ale ciągle standardem na przykład jest opakowywanie plików w DRM, który z punktu widzenia odbiorcy jest problemem. I teraz, dlaczego ja mówię o tych pieniądzach? Dlatego, że potem dochodzimy do tego pytania, dlaczego ludzie to robią? Po pierwsze dlatego, że rynek nie daje im produktu, którego oni chcą. To dlatego, że to jest za darmo? To jest to podstawowe pytanie. Poczekaj, za darmo to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego z tego korzystają. Ale ktoś, to jest ten kluczowy moment, ktoś usiadł, wziął tą książkę i ją zeskanował. Tak. I teraz dlaczego? I teraz bardzo odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego on to zrobił. Zazwyczaj. Komiku dostajesz tam konkretne nagrody, jak wrzucasz popularne filmy, które są często ściągane. Właśnie i moim zdaniem tu się zaczyna problem, że ja rzeczywiście mógłbym machnąć ręką na piractwo niekomercyjne, znaczy bo to jest zawsze ten przykład tych piratów, którzy wrzucają coś pro bono, to zawsze się za tym słowo chowają nasi wspólni znajomi typu Tarkowski i Tyliciak w swoich raportach o Centrum Cyfrowego, że tam proszę, tutaj trzeba im medal dać za digitalizowanie starych polskich książek czy starych polskich filmów, a nie ich ścigać do więzienia. Natomiast i w ten sposób udajemy, że nie widzimy tego słonia w pokoju, które są całkowicie komercyjne serwisy pirackie, które na tym zarabiają, które płacą piratom za pomaganie w przygotowaniu piractwa. Dlatego, nawiasem mówiąc, skoro już się udało mi się zakrzyczeć, to bym powiedział, że to jest kompromis, który ja widzę. Znaczy, ja widziałbym zmianę prawa w taki sposób, żeby nie karano, nie ścigano właśnie całkowicie niekomercyjnego łamania praw autorskich. Natomiast chciałbym widzieć bardzo surowe przepisy zaczynające się, kto celem osiągnięcia korzyści majątkowej udostępnia, pośredniczy i tak dalej, i tak dalej. Tak bym to widział, żeby ścigać tamtych, a dać spokój tym, którzy to robią z nieświadomością. Tylko dodam, że się całkowicie zgadzam, 100%, a od początku do końca mamy 100% zgodę w pewnej rozciągłości w tym temacie. Ja bym chciał tutaj odnieść do tej kwestii właśnie zabezpieczenia plików i udostępniania w taki sposób, żeby te pliki były dostępne na różnych systemach. Właśnie dużą rolą, jaką wykonują pośrednicy, to jest właśnie zmiana
systemów zabezpieczania, one są coraz bardziej przystępne, bardziej... Nie, są coraz gorsze. Są coraz gorsze. Właśnie, ja akurat niedawno uruchomiono w Polsce legalnego Netflixa, myślę, że on super legalny Netflix i oczywiście wpadł od razu w całą tą pułapkę, ale to jest, znaczy ludzie wymieniają sobie w internecie to porady, to jest naprawdę straszne, trzeba wyjąć wtyczkę HDMI, włożyć ją w drugą stronę, te systemy robią się coraz głupsze, ponieważ te urządzenia są coraz bardziej paranoiczne i sobie nawzajem nie ufają. Czyli Apple TV chce sprawdzić, czy ma prawo być podłączony tą wtyczką do tego telewizora, telewizor sprawdza, czy ma prawo być podłączony do HDMI, Apple TV sprawdza, czy Netflix ma prawo działać w tym kraju i w końcu wystarczy, że jedno z tych urządzeń dojdzie do wniosku, że nie, jestem nie w tym kraju, co trzeba i nic nie pokaże. To się robi coraz gorsze. Znaczy ja tylko chciałbym przypomnieć, że rozmawiamy o e-bookach, nie o filmach. Tak. No to tak to samo, ale Bóg powie, że nie chcę ruszyć na tym tablecie, och, ten tablet mi się nie podoba, no to się nie otworzy. No, ale właśnie tak nie jest, dlatego że jeszcze parę lat temu, akurat tutaj mogę coś na temat powiedzieć, dlatego że byłem jednym z niewielu, który ten rynek od początku budował i pamiętam, że było zabezpieczenie bardzo twarde, które wymagało jakiejś karkołomnej rzeczy, żeby ten plik otworzyć na komputerze czy nawet na jakimś innym urządzeniu. W tej chwili 95% oferty, jak nie 100%, jest tylko zabezpieczenia znakiem wodnym. To jest tylko informacja o kliencie, który kupił dany plik, a plik w formacie EPUB czy w formacie MOBI można otworzyć na każdym urządzeniu. Można otworzyć na tablecie, na telefonie komórkowym, wszędzie. Także naprawdę tutaj zrobiliśmy ogromną robotę, żeby te e-booki były dostępne w bardzo przyjazny sposób dla klientów. I ten rynek wygląda zupełnie inaczej. Czy ja bym mogła jeszcze zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, bo to mnie żywotnie interesuje. Rozmawiamy o e-bookach, rozmawiamy o tym, że ludzie ściągają, bo chcą mieć coś za darmo, bardzo często, ale czy ci ludzie, gdyby cena e-booków, która jest w Polsce wysoka, bo tutaj chodzi o podatek i tak dalej, gdyby ta cena była niższa, gdyby było 10 zł za e-booka, czy ci ludzie ściągaliby legalne, czy w ogóle by po prostu nie ściągali, gdyby były nielegalne, gdyby nie istniała ta nielegalna poda? Bo to jest takie pytanie, no... Obecnie najważniejsze, jeżeli patrzymy na problem otrzyma jakby z tej strony, tak. Więc jeżeli spojrzymy na problem otrzyma klienta, to problemem w ogóle pieniądze nie są najważniejszym być może, a na pewno nie jedynym problemem. Mhm. To znaczy to, czego szukamy, to jest wygoda, łatwość i szybkość. I co więcej, jeżeli właśnie spojrzymy, dlaczego... A skąd bierzesz te dane? Bo to jest ciekawe. Tak. To jest bardzo, proste. Jeżeli spojrzymy na przykład na sukces Spotify'a. Spotify sukces ze swoim systemem abonamentowym. Nie dlatego, że on jest taki tani, bo też wcale nie wiem, wcale nie jestem pewien, że on jest rzeczywiście taki tani. Tylko dlatego, że to jest takie, że to jest zapłać i mieć święty spokój. Natomiast jeżeli za każdym razem, kiedy chcemy przeczytać, albo na przykład, albo sprawdzić, przejrzeć kilka stron, tak? Jesteśmy zmuszani do przejścia przez logowanie, rejestrację, płacenie, autoryzacja, przeszło, nie przeszło, tak? Czyli to jest nie tylko kwestia kosztu finansowego, ale kosztu, tylko czymś, co ekonomiści nazywają kosztem transakcyjnym, tak? To jest ten czas i problemy, które musimy rozwiązać w związku z pewną operacją. I teraz to podejrzewam, że może działać w takich sytuacjach, kiedy no dobra, tak wszyscy gadają o tym pikietem, chcę sobie kupić ten kapitał XXI wieku, tak? Podejrzewam, że w większości sytuacji, kiedy najpierw to może jednak bym przejrzał, zanim kupię, tak? To przecież normalna sytuacja w księgarni, tak? Wchodzę, przeglądam, kupuję, nie kupuję, tak? Zazwyczaj odkładam. Ile książek przejrzałaś, zanim podeszłaś do kasy z dwiema, tak? Jak idziesz w normalnej księgarni. Oczekujemy dokładnie tego samego. I model Spotify, model abonamentowy daje nam dokładnie to. On daje nam możliwość odkrywania po 20 sekund po prostu 20 piosenek, zanim w końcu weźmiemy tą płytę i odsłuchamy ją w całości, bo trafiliśmy na coś, co nam się podoba, tak? I teraz moim zdaniem, dopóki w ramach modelu dystrybucyjnego e-booków nie zostanie wypraktykowany skuteczny model dający ten sam komfort korzystania i obniżający koszty transakcyjne,
inne, tak długo przemysł będzie miał problemy. Ale tutaj jest jeszcze ogromna różnica, bo nie możemy porównywać, mi się wydaje, do końca, chociażby ze względu właśnie na sposób jakby konsumpcji muzyki czy konsumpcji książki. No, muzykę słuchamy po prostu wiele, wiele razy i bardzo często właśnie poprzez ten pierwszy czy drugi raz przywiązujemy się do jakiejś płyty i chcemy ją na przykład wręcz posiąść, prawda? Właśnie dlatego, że nam się strasznie podoba. Książek mamy ileś tam ulubionych książek, do których wracamy, ale nie w taki oczywisty sposób, więc w ogóle wydaje mi się, że porównywanie w tym momencie Spotify'a, który zresztą ma katalog ponad 20 milionów utworów i wydaje się, że to jest no, największa i najbardziej uporządkowana szafa i to jest najbardziej kuszące, do historii książki. Ale to jest tak samo z Amazonem, to jest mniej więcej taka sama jak po prostu trzasnął mit, o czym tam mówił, przepraszam, zapomniał Netflixa. Że wszyscy mieli marzenie, że jak ten Netflix wejdzie, to wszystko nie wiadomo, co się wydarzy. A ja odetchnęłam z ulgą, szczerze mówiąc, bo mi strasznie było żal tych polskich serwisów, które z mozołem przez te lata powstają, że okazało się, że nie są takie tragiczne, jak się wszystkim wydawało. Więc wydaje mi się, że tutaj i rola to jeszcze raz bym wróciła do właśnie do specyfiki książki, że ona jest w najtrudniejszej tak naprawdę sytuacji, jeśli chodzi o piractwo, a tym samym w ogóle słowo pisane, a tym samym no, jeśli chodzi o rozwiązania. Tutaj to wymaga czegoś znacznie większego niż tylko wzorowanie się na Spotify'u. Tylko, że moją myślą jest to, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania już tam w tym cudzysłowie problemu piractwa, tak ja dosyć paskudne, tak, że faktycznie. To jest zastanowienie się nad potrzebami ludzi, dla których wszyscy jako twórcy czy pośrednicy, ja jestem pośrednikiem, tak pracujemy. Najpierw pan to mieszka. Nie, znaczy, ja się bardzo cieszę, bo w końcu dochodzimy do punktu, że że ten pośrednik jest istotny. Znaczy to, że ktoś chce zarobić taki wiatr, to nie znaczy, że nieistotny, to na tej samej zasadzie ja jestem nieistotny. Okej, ale właśnie tutaj też się zgadzam z tym, że trzeba szukać takich modeli dotarcia do tego, tak, żeby powiedzieć, żeby to było wygodne, tak? Żeby było wygodne, żeby było łatwe, żeby było szybkie. I to się udaje coraz lepiej. Myślę, że to jest ten kierunek. Jak największa oferta, jak najszersza. I dostęp do oferty w łatwy, przystępny sposób. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moim zdaniem, jakby te, no, ogólnie jestem etatystą, znaczy ogólnie uważam, że państwo powinno rozwiązywać tego typu problemy, więc moim zdaniem niezbędne jest działanie państwa nie tylko obliczone na ratowanie literatury przed piractwem, ale w ogóle na ratowanie rynku książki. No tak, ale dokładnie tak, znaczy. Moim zdaniem problem, no właśnie, to jest problem tych 37%, ale to jest też właśnie szerszy kulturowy problem polegający na tym, że jak wiadomo, u nas polityka chce się wydawać swojskich kampanii wyborczej, to się będzie wsiadził po swojej drużyny, fotografa, ale żeby z książką, no to przecież nigdy w życiu, prawda? To w ogóle było dla mnie po prostu straszne, jakby ten ta w ogóle nie mają jednak na przykład na zachodzie polityk lubi wygłaszać to przemówienie na tle szafy kolejnych książek, prawda? W Polsce od razu specjalista do wizerunku powie, nie, szafa z książkami, daj pan spokój, będą myśleć, że jest przemądrzały. Właśnie nie, niech tu będzie proporczyk drużyny piłkarskiej, tu nie będzie Matka Boska z Wałęsą w Bramie. W każdym razie właśnie, bo, no właśnie, i jeszcze długo. No nie, no troszeczkę tak u nas wygląda. Więc moim zdaniem w ogóle element ratowania książki przed piractwem w Polsce musi być elementem ratowania książki jako takiej. Czy ja mogłabym jeszcze tutaj na koniec, bo powoli zmierzamy do końca tej dyskusji, Magdalena Lemańska za pośrednictwem streama zadaje nam takie pytanie o konkretne powody piratowania w Polsce i czy tu chodzi właśnie może o brak świadomości tego, co jest legalne, a co jest nielegalne, że ludzie nie potrafią dostrzec tej różnicy szukając. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby tak. Czy mi się wydaje, że właśnie jest brak świadomości? Dlatego jest to kwestia też edukacji, a nie liczenie tylko i wyłącznie na to, że ktoś się zainteresuje. No, to też jest, znaczy to jest wygodne również z powodu świata, w jakim żyjemy. No, żyjemy po prostu w biegu i to
jest genialne, nie musieć po prostu wbijać się w poczucie winy, tak, na każdą prawo. Nadal jest to moim zdaniem najważniejsze, to, że prawo toleruje pirackie serwisy takie jak Chomikły właśnie, które z tych luk prawnych zbudowały sobie model biznesowy i dopóki tego się nie ukroci, dopóki nie będzie zamknięcia luk prawnych, które pozwalają na pirackie zarabiać po prostu, to nie rozwiążemy tego problemu. Piractwo w Polsce bierze się z tego, że można na pirackie zarabiać. Ja także chciałem powiedzieć, że my akurat też od kilku lat prowadzimy kampanię edukacyjną w tym zakresie, której była bardzo... Że na stronie prawokultury.pl mamy dostępne dwa podręczniki dotyczące prawa autorskiego, w taki bardzo przystępny sposób pokazujemy, co jest legalne, co jest nielegalne. Jeśli ktoś nas słucha, ja mogę powiedzieć, że co do zasady w kręgu znajomych i rodziny można kopiować, dzielić się, natomiast do nieograniczonego kręgu odbiorców nie można. Jeżeli się zastanawiamy, tak, czy nam wolno tą książkę skopiować i się nią podzielić z innymi, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest z kim? Czy z kręgu znajomych i rodziny? Co do zasady tak, a do nieograniczonego kręgu odbiorców co do zasady nie. I tu oczywiście też jest gwiazdka i przypis, tak, żeby poprosić prawnika o opinię. Ale co do zasady tak to wygląda. Jeszcze jedna kwestia, właśnie nielegalnych portali, tego o czym Pan powiedział. Ale też są nielegalne portale, tylko inaczej, mające nielegalny kontent, bo one wszystkie są legalne, tylko z nielegalnym kontentem. Niestety one również, bo jeszcze tutaj jest ta tajemnica taka, że bardzo często one mają za darmo kontent. A mianowicie polega to na tym, że z kolei są wspierane przez reklamodawców, którzy też bardzo często jakby korzystają z tego źródła, że właśnie portale z nielegalnym kontentem są popularne i w związku z powyższym opłaca się tam reklamować różne produkty. O ironio, jak najbardziej ci reklamodawcy są jak najbardziej legalni, prawda? Nie chcą być jak najbardziej fair, a jednak popełniają tutaj właśnie to takie nieme wkroczenie na to złe terytorium. Także wiem, że w tej chwili rozpoczęła się kampania, Stowarzyszenie Sygnał właśnie rozpoczęło taką kampanię w tej chwili uświadamiającą domy mediowe i reklamodawców, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, tylko że ma ogromne finansowanie z tej strony. To może ostatnie słowo tej naszej dyskusji. Prosimy o jakieś podsumowanie, proszę. Ja to już podsumowuję, nie, po prostu uświadamiać, edukować, tak? Uświadamiać, edukować. Wszyscy się zgadzają. To jest. Nie, dobra, nie wszyscy. Nie, co innego można zrobić? Znaczy, zadbajmy o doprowadzenie stanu prawa do takiego punktu, w którym on będzie realnie wspomagał twórcę, a nie pośrednika. I to jest ten. Niech pośrednicy zadbają o to, żeby dostarczali wartościowe usługi. A po trzecie, zalegalizujmy, jak tutaj powiem, w tym zakresie, w którym ja się zgadzam z Wojtkiem, niekomercyjną. Tak, ale jednocześnie zdelegalizujmy komercyjnie. Bo tak, wskazać jak na miejsce zakazu przerwania korzyści majątkowych i tych reklamodawców. Dopiero dla tego, kto im pośrednio przerwie. Dopiero dla domu mediowych. Tylko to jest A wtedy będziemy mieli z jednej strony będziemy mieli ochronioną wolność słowa i te łańcuchy korzyści, które pozwalają wszystkim spokojnie i uczciwie zarobić. Ale proszę Państwa, naprawdę nie rezygnujmy z edukacji, nie mówię prostą, dlatego że my w ten sposób... Nie mówmy o dojrzałym człowieku, mówmy o ludziach, którzy po prostu urodzili się po prostu z laptopem pod głową zamiast Jaśka. No. I po prostu wejdźmy w te tryby, że jeżeli nie edukujemy i nie mówimy na ten temat, to nie czynimy żadnej odpowiedzialności. Ludzie w ogóle nie mają poczucia odpowiedzialności, bo oni w ogóle nie wiedzą, że coś takiego istnieje. I to jest bardzo ważne, żeby o tym cały czas mówić i edukować. Z edukacją zawsze jest oczywiście ten problem, że ona jest na granicy indoktrynacji czasami. Tak? To znaczy, jeżeli mamy system, o którym wiemy, że on jest niesprawiedliwy i nie działa, i którego beneficjentami zazwyczaj nie są ci, których tak chętnie wynosimy na sztandary, jak na przykład właśnie tych 400 twórców, o których mówiła legalna kultura, tak? To teraz pytanie brzmi, czy robimy rzeczywiście edukację, czy robimy propagandę? Przepraszam, ja dałem przykład z tymi 400 muszę dokończyć.
czy robimy edukację, czy robimy propagandę. To znaczy, czy pracujemy na rzecz, czy pracujemy na rzecz realnego zrozumienia procesów, które zachodzą, łańcuchów wartości, stanu prawa, czy staramy się zabetonować istniejący porządek. Bo jeżeli to drugie, to więc edukacja tak, propaganda nie. Znaczy nie wiem, musiałby Pan tutaj dać jakiś przykład tego betonu, bo z kolei akurat jeśli chodzi o legalną kulturę, to w żadnym razie nie zajmujemy się betonowaniem. 400 twórców jest tylko przykładem na to, że środowisko twórcze jest jak najbardziej zainteresowane tym, żeby dystrybuować ich twórczość z legalnych źródeł. I o tym mówiłam i temu służy współpraca legalnej kultury z twórcami. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że edukacja, trudno mówić tutaj o porządku, w momencie kiedy kultura znajduje się w kipieli, kiedy te technologie idą w taki sposób do przodu, że w ogóle żadne państwo na świecie nie jest w stanie w tej chwili zapanować nad tym, żeby technologia żeby nie wyprzedzała prawa, prawda? I to prawo cały czas nie nadąża. Są kraje, gdzie cywilizacyjnie jest to tak dalece już posunięte, że za rzecz naturalną uważa się za korzystanie z legalnych źródeł. Na przykład jest takim krajem, powiedzmy, na pewno nie idealnie, ale w dużym stopniu Australia, tak? No daleko nam do nich, zarówno geograficznie, jak i filozoficznie w tym względzie. Natomiast kładłabym nacisk na nie betonowanie, a edukowanie właśnie. Proszę, swoje wotum separatum, bo tak jak nie lubię piractwa, tak przeważnie, kiedy widzę te wszystkie kampanie edukujące, to mam natychmiast ochotę uruchomić wariantę po prostu z samej przekory, bo nie cierpię, jak się mnie nachalnie jakoś indoktrynuje. Była ta kampania NBA z kinem właśnie, że tam nie ukradł torebki, nie ukradł samochodu, ściąganie filmów, to po prostu od razu mam ochotę ściągnąć jakiś film tylko dla samego, no bo to miało też takie parodie, że nie to było kłamstwo, bo ściąganie jest legalne. Nie zremilitaryzowałbyś nadrębnie, nie zaatakowałbyś Polski, ściąganie filmów za ludobójstwo, to była jedna z najchętniejszych parodii. Akurat właśnie ja chciałbym, że tyle parodii tej ekrany już się, któraś była Whitey Crowd, ale nie pamiętam, która. W każdym razie, ludzie wiedzą, że nawet jeżeli wiedzą czy nie wiedzą, zawsze, że coś można mieć za 0 zł, coś można za 10 zł, wydawać za 0 zł. Ja to rozumiem akurat, to jest ta część, którą ja akceptuję. Natomiast my zdaniem, że nic zakazać tego. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję. Nie wiem, czy doszliśmy do jakichś wniosków i czy przekonani jednej strony i drugiej się udało. Ale mam wrażenie, że mówiliśmy unisono. Zróżniliśmy się od ciebie. Niuanse. Zaproszenie dzisiaj do naszej dyskusji przyjęli pani Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura, Wojciech Orliński, pisarz publicysta, Jarosław Niewczyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska i pan Robert Rybski, który jest pomysłodawcą i twórcą wirtualu.pl. Anna Dziewit-Meller, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się połączyli z nami przez stream i do zobaczenia.